Hej, cześć. Witajcie, jest Intar Play i witam was w kolejnym odcinku. I tak, jest to podsumowanie tego roku. Overall uważam, był to całkiem udany rok, zacznijmy od tego. Jak widzicie, nagrywam to tak jak zazwyczaj, tak jak nagrywam podsumowanie. Dzień Sylwestra, w dzień nowego roku, tak w praktyce. Pewnie wlatuje koło 20, zależy kiedy mi się ten film renderuje. Po zmontowaniu. No i tak. Zaczniemy sobie od głównego kanału, na którym pojawiło się trochę filmów. Nie jestem zadowolony z tej ilości filmów. Chciałbym więcej trochę robić, ale no, jako iż aktualnie lezę tylko contentem pushowania i okazjonalnie czymś innym, tak jak było na przykład, że wbiłem AR-60 i że Trails Level 60 wbiłem. To cool. Mam w planach teoretycznie parę innych filmów, które chciałbym zrobić, ale do tej pory się za nim nie zabrałem. Choć tutaj taki mały sneak peek. Prawdopodobnie jeszcze w styczniu, hopefully w styczniu, leci Best of 2023. Będą to klipy z odcinków, ze streamów, takich moim zdaniem takich śmiesznych, czy to jakiś tam po prostu zabawnych momentów, czy czegokolwiek takiego. Albo po prostu, nie wiem, jakieś best właśnie overall. Pracuję nad tym. Jest to czasochłonne, no bo muszę przeglądać wody. Niektóre wody były długie. Streamy, tak? No to z 2-3 godziny przeważnie niektóre trwają, minimum. Zaraz do tych wodów przejdziemy. Tak więc zacznijmy sobie od filmów na kanale. Nie było ich jakoś ultra dużo. Ale plus minus tak wychodzi, że z jeden na miesiąc był przeważnie. Tak więc aż z tego jestem szczęśliwy. Choć chcę więcej filmów osobiście stawiać na miesiąc. Tak z 1-2 minimum chciałbym na miesiąc. Ale to trzeba mieć czas. Czasem jest ciężko tych czasów, wiecie. Tego. Też wstawiłem parę shortów, sobie poeksperymentowałem z shortsami. Nie jest ich dużo, bo jest ich tylko 6. I mnie shortsy trochę właśnie zraziły po stawieniu shortsów z HSR-a, bo one po prostu instant umarły. Tak więc już ja poradzę. Też trochę live'ów robiłem na głównym kanale. Jest ich tylko 5, bo w większości streamuję na Twitchu. Teraz od niedawna, kiedy Twitch pozwolił streamować i na YouTubie, i na Twitchu, co streamuję na dwóch platformach na raz. Tak. Jak kogoś interesują formy streamingowe, to możesz sobie teraz oglądać na YouTubie również. Nie trzeba tylko na Twitcha. A streamuję przeważnie, kiedy jest event streamingowy w Genshinie. Alternatywnie, jak jest coś jakiegoś specjalnego. I to w sumie tyle. Tak więc przecież statystyki mamy od 1 stycznia do 30 grudnia, bo 31 mi nie pozwoli sprawdzić. Dopiero jutro mi pozwoli sprawdzić. No ale parę wyświetleń wyczało dzisiaj, tak więc 3 to liczy mi tylko do tej statystyki, tak więc nie jest to jakaś tutaj duża strata. Tak więc wyświetleń mieliśmy 5000. Jest to całkiem spora liczba moim zdaniem. Czas godzin oglądania 155 godzin. Jest tutaj pod wrażeniem, subskrypcji nie pokazuje. Albo jestem na zero, tak bym zakładał, albo jestem na minusie, patrząc na te. Tak więc dalej największym ściągaczem tutaj są filmy z Robloxa, które poradnikami. Mamy memy u też nowego i mamy filmy z tego roku już. Czyli mamy shorta z wyszowania Ponilu, który zdobył tak w praktyce najwięcej wyświetleń, co jestem pod wrażeniem. I przeważnie był oglądany tak z 50%, tak więc bardzo cool. Masywne wyszowanie Popolina to jest drugi najlepiej performujący film, który był wstawiony w tym roku. Jak widzę, bardzo wam się podobał. Ma 7 minut, a średniego czasu oglądania, a film ma pół godziny, czyli no zakładam, że większość po prostu oglądała po rozdziałach wyszowanie, potem wychodziła. Jest, tak? To co lubi. Tu jest AR-60, który jest teraz aktualnie trailerem kanału, więc jego wyświetlenia są trochę boostowane za samo wchodzenie na kanał, tak więc. Mamy wyszowanie po Home. Mamy wyszowanie po Zile.
ochłochło i po kawkę. Tak się one ustawiają. Top 10 to jest. Tak więc uważam, że jest to całkiem takie wybitne. Tutaj wejdziemy w treści również, możemy zobaczyć, czy to pokaże. Nie pokaże, czyli uznaję to za duży rozstrzał. Przewidzieć. Mamy też podsumowane wszystkie te wyświetlenia, rozdzielone na części, więc filmów jest najwięcej, shorty są drugie. Zakładam, że jakbym shortów więcej wstawiał, to byłoby lepiej z tymi statystykami shortów, ale jako iż shorty są czasochłonne i nie zawsze robią jakikolwiek efekt, tak jak były te shorty z HSR-a pokazane. Jest to dla mnie zastanawiające, czy na pewno chcę poświęcać swój wolny czas w shortsy. Publikowałem łącznie 15 filmów, robiłem 7 live'ów, ponoć. Może jakieś są na prywatnym. Tam widzieliśmy tylko, tak więc. Jest 6 shortsów takich. Łącznie moje miniatury zostały wyświetlone prawie 80 tysięcy razy. Tu jest współczynnik klikalności, wyświetlenia. Tego oświetlenia filmu z miniatury. No i czas oglądania wyświetlenia miniatury. W sekundach, jeżeli się nie mylę. Jak znajdują mnie widzowie? Tym więcej was znajduje mnie z zewnętrznych, czyli teoretycznie z tego, jak to się udostępnia. Zakładam, że to jest na podstawie filmów Robloxowych, tych tutoriali, więc tak bym to zakładał. Potem są funkcje przeglądania, potem jest wyświetlenie w YouTube. Shortsy, proponowane filmy, no i inne, czyli to jest wszystko inne, jak chodzi, żeby też wejść w odbiorcy, bo tu jest ciekawa dosyć statystyka, jeżeli się nie mylę, jeżeli mi ją pokażę. Tak więc, widzowie bez subskrypcji to nie jest dla mnie nowość kompletnie, w żaden sposób, tego się już przyzwyczaiłem. Zwłaszcza przez filmy to z Robloxem, one po prostu tutaj wiecie, jak tam jest przez rok nabite 1000 wyświetleń. To większość osób nie subskrybuje z tego filmu i po prostu wychodzi tak, że 1000 osób obejrzało, a na normalnym kontencie ktoś pewnie zasubskrybował, bo są w większości subskrybenci, jeżeli się nie mylę, tam jest chyba średnio po 20-30%, jeżeli się nie mylę, które nie subskrybują, oglądają filmy, trzeba było sprawdzić. Jest to też dla mnie już ciekawy odsetek, bo coraz więcej pani mnie zaczyna oglądać, tak więc witam wszystkie panie, które zaczęły mnie oglądać. Ta statystyka, wiemy, że każdy tutaj kłamie. Tak więc o wieku nie sprawdzam nigdy, ja nie ufam wiekowi na YouTubie. Napisy... Nie mam pojęcia, gdzie są napisy na których filmach. Ale jak są, to śmiesznie. Regiony, nie mam pojęcia, o co chodzi z regionami, bo jest Polska 60%, tak? 64%. Reszta. Przejdźmy sobie teraz do drugiego kanału. Drugi kanał, od razu mówiąc, jest stricte podwody Twitcha, które nie są na moim głównym kanale. Jest ich trochę, dużo. Streamuję na Twitchu trochę, tak więc. Tylko jak są eventy, ale streamuję, tak więc jak sobie tu więcej, żeby się wyłączyć na kartę. No to było ich troszkę. Tak więc podsumowując, uważam, że rok był całkiem wybitny. Leciało trochę filmów. Jestem zadowolony, wydaje mi się, że z tą jako taką ilością, ale nie do końca. Mówię, że chciałbym więcej filmów wstawiać. Ale no. I to jest what it is. Pod względem statystyk jest też całkiem nieźle, nie powiem, że nie. Bo nabiliśmy 150 godzin w przeciągu roku. 155, to be exact. Ja jestem happy z tym. Tak więc no. Wyczekujcie Best of 2023, które wleci, no tak jak mówię, mam nadzieję w styczniu. A jak nie, no to będziecie musieli poczekać dłużej. Co nie znaczy, że nie będą latywały inne filmy, bo inne filmy montować przeważnie zajmuje mi krócej niż oglądanie, nie wiem, 4 czy 3 godzinnego woda. Albo, tak jak tutaj gdzieś mamy rekordzistę,
Ja, mamy tutaj rekordzistę 7 godzin. Oglądanie tego woda na pewno nie będzie szybkie, tak? Tak więc, guys, ja wam dziękuję za ten rok. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, żeby wam się wiodło w tym nowym roku. I pamiętajcie, nieważne jak źle było w tym roku, czy było dobrze, czy źle, pamiętajcie, że na pewno w nowym roku będzie lepiej. Ja jestem z was dumny. Powiem, że niektórzy potrzebują tego usłyszeć. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy się w nowym roku. To jest to ostatni film w tym roku. Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i pa, pa.